Kiedy w kościele obchodzone są jakieś święta, takie jak świętego Józefa, Najświętszego Serca Pana Jezusa i nie uczestniczymy wówczas we mszy świętej, czy popełniamy wtedy grzech, tak jak w przypadku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej? Nie, to nie są grzechy ciężkie, bo to mamy obowiązek uczestniczenia we mszy świętej w niedzielę i każde tak zwane święto nakazane. A święto nakazane to jest na przykład Boże Narodzenie, pierwszy dzień roku Matki Bożej, Bogu rodzic, Bożej Rodzicielki, Trzech Króli, wszystkich świętych i chyba, o ile pamiętam, jeszcze niebowstąpienia Matki Bożej, niebowzięcia Matki Bożej. To są święta nakazane, nie jest takich wiele. Biskupi polscy, ja do tego też się przyczyniłem przez podniesienie ręki, znieśli obowiązkowość uczestniczenia we mszy świętej w niektóre dni, które u nas w Polsce nie są dniami wolnymi od pracy, żeby na ludzi nie nakładać ciężarów nie do udźwignięcia. I w związku z tym między innymi zostało, w Polsce już nie ma święta obowiązkowego między innymi niepokalanego poczęcia i świętych apostołów Piotra i Pawła, a święty Józef w Polsce nigdy by nie był świętem nakazanym. 19 marca.